W internecie pojawiło się szokujące nagranie, na którym widzimy, jak imigranci w około 30 sekund rozginają zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Po czym grupą około kilkunastu przybyszy najpierw przechodzą na drugą stronę, a potem wbiegają w głąb polskich lasów. Jak widzimy na nagraniu, które zostało udostępnione na facebookowym profilu jednego z portali informacyjnych, imigranci najprawdopodobniej za pomocą lewarka rozginają pionowe metalowe elementy zapory. Najpierw robi to jeden cudzoziemiec, a przy końcu pomaga mu drugi, także. Że jak widać nie potrzeba do tego dużych nakładów przez szczelina w płocie przechodzą pojedynczo na drugą stronę oraz biorą drabinę którą zaraz rzucają na drut kolczasty i z tejże drabiny potem przeskakują do lasu choć nagranie jest nieco przyspieszone to i tak cała akcja trwała pewnie powyżej minuty jak widać wyposażeni w odpowiedni sprzęt są w stanie dostać się łatwo na teren polski zapewne gdzieś w lesie czekał na nich albo przemytnik albo polscy aktywiści no chyba że udało się polskim służbom ich wszystkich ująć nie wiemy na dobrą sprawę, z kiedy jest to nagranie i na jakim odcinku granicy miało to miejsce, jednakże wygląda to jak sytuacja z ostatniego czasu. Jak podają media, polskie służby zidentyfikowały imigranta, który zabił młodego polskiego żołnierza na granicy. Przypomnijmy, że 28 maja polski żołnierzy strzegący granicy z Białorusią, będąc bardzo blisko zapory, został ugodzony nożem przez jednego z nielegalnych przybyszy, po czym kilka dni później zmarł. Śledczy zidentyfikowali zabójcę polskiego żołnierza, analizując nagrania z momentu ataku na granicę. Dzięki temu udało się ustalić, jak wygląda napastnik. Taki komunikat podały media. Napastnik to osoba z Bliskiego Wschodu. Według ustaleń służb przebywa on nadal na terenie Białorusi, jednak istnieje obawa, że może zbiec do Syrii. Być może niepotrzebnie informacja o jego zidentyfikowaniu dostała się do opinii publicznej. Polskie służby od momentu tego tragicznego wydarzenia miały prowadzić szeroko zakrojone prace. Na rzecz tego, aby odnaleźć sprawcę. Jak mówił minister obrony narodowej DLA Polski, jest to sprawa honoru i zostanie zrobione wszystko, aby ta osoba poniosła tego konsekwencje. Polskie służby specjalne miały przesłuchiwać imigrantów, wykorzystywać swoich informatorów w ich grupach oraz analizować dokładnie wszystkie nagrania z momentu ataku.